Witajcie, kochani. Dzisiaj jesteśmy na polu lawendy. A Dusia biegnie. Biegnie, biegnie. Mamo, mamo, biegnę, biegnę. Chodź, kochanie. No nie przewróć się. Przepiękne pole, słuchajcie. Bardzo blisko, słuchajcie, mojego miejsca zamieszkania. Nawet nie wiedziałam, że takie piękne, słuchajcie, tereny. Ślicznie to wygląda. Mega mi się podoba. Jeszcze mamy dzisiaj taki piękny zachód słońca. I sobie pomyślałam, że przyjedziemy dosłownie kilkanaście kilometrów od nas i sobie zobaczymy, bo akurat jest teraz ten moment, kiedy ona kwitnie. Wstawaj, córeńko, wstawaj! I można sobie piękne zdjęcia zrobić, można pospacerować. Jeszcze jest mnóstwo pszczół, bo widocznie zbierają nektar. Super, obejrzyjmy to. Powolutku, Suruniu, załóż bucika. Zobacz, masz bucika takim kolorze jak ta lawenda, widzisz? Fioletowy, jaki to jest kolor? No, uważaj na pszczółki, żeby cię nie ugryzły. Fiolet i fiolet. Fiolet i fiolet. Można pójść do tego końca, no i do nich, okay? Świetnie to wygląda. Mama, pójdziemy do tego końca, no i do nich? Tak. Ale super. Chodźmy do samego końca. Mhm. Zobaczcie. Odejdź, 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 mama, za mnie zjedź. Nie przewróć się. Ale nie pachnie to. Pachnie. To co uruchomuje tego krzoka? Sesy. Pospacerowana, słuchajcie, jest tak dużo pszczół, że strach po prostu wchodzić, że ugryzie. Jeżeli ktoś ma uczulenie, no to nie polecam. Na szczęście my nie mamy, więc możemy sobie na to pozwolić. Jeszcze chwilę spojrzymy, póki jeszcze nie przekwitła i gospodarz nie zebrał. Mega. Mama, mama, picie mi jest. Mamy w motorze picie. Ale to tam, tam. Jezu, ale się, słuchajcie, zgrzałam. Z tego, co wiem, to wiem, że w Turcji też jest takie, słuchajcie, mega, mega, mega wielkie pole lawendy. Oglądałam jakiegoś vloga, gdzie właśnie tam odbywają się sesje ślubne. Właśnie lawendowe.